zatem dzień dobry. Dzień dobry Szczebrzeszyniu. O, dziękuję. To teraz będzie jeszcze z większym entuzjazmem w takim razie. Na festiwalu Stolica Języka Polskiego w paśmie patrona, czyli Mirona Białoszewskiego, którego setną rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy. Mieliśmy przyjemność ją obchodzić dwukrotnie, bo Miron urodził się 30 czerwca albo 30 lipca. To wszystko zależy od wersji, którą przyjmiemy. Są dwie, ale dzisiaj jest też szczególna okazja i taki przypadek, taki traf nam się dzisiaj, że dzisiaj są urodziny, imieniny Mirona. Więc świętujemy w doborowym gronie, czyli z Państwa udziałem, a Państwa i moimi gośćmi dzisiaj są Anna Sobolewska. Tadeusz Sobolewski Piotr Paziński a ja się nazywam Wojciech Szot i od razu jest nami Cela, która będzie jak w sądzie, może będzie jak w sądzie, jak dziennikarka, która, czy dziennikarz, który rysuje tych, którzy są sądzeni. Cela? Czekamy na portret, a mnie interesuje na dzień dobry, jak i czy w ogóle Miron Białoszewski obchodził własne imieniny. Nie. Ale to tak. Do mikrofonu, Ania. Tak. Ania, mikrofon. Tak. Nie obchodził imienin. Nawet powiedział, coś napisał w jakimś momencie, że jak można w ogóle obchodzić, bawić się i cieszyć na pamiątkę tego, że kogoś obdzierano ze skóry, czy właśnie ścinano toporem i tak dalej. Czyli po prostu uważał całą tą ideę imienin. I to nie chodziło właściwie o wiarę czy o religię, tylko chodziło o tą pamiątkę cierpienia, którą dostrzegł w imieninach. Przypomnijmy, że jego patron rzeczywiście nieciekawie skończył, był męczennikiem. Właśnie. A mikrofon masz ze sobą. Tak, masz ze sobą. A urodziny? Już chętniej? Urodziny. Nie bardzo było wiadomo dokładnie kiedy. No właśnie. Powiedz, Tadek, jak pamiętasz z tymi urodzinami. Nie było dokładnie. Wszystko jest zaświadczone w dzienniku. Tak. Ciotka Nanka stwierdziła. Chodziło o to, że nie urodził się w niedzielę. I ta niedziela przesądziła, że to ma być według mnie, a ja pamiętam, 30 czerwca, no, a nie lipca. No, ale zostańmy przy tym właśnie nieobchodzeniu. My jednocześnie obchodzimy, obchodzą też wydawnictwa. Ukazały się między innymi wiersze, wybór wierszy w biurze literackim. Ja miałem przyjemność pracować przy zbiorze reportaży, wyborze reportaży Mirona Białoszewskiego za 46,50 na każdym rogu ta sama truskawka, a w ramach dzieł zebranych, które wydaje Państwowy Instytut Wydawniczy już od kilkunastu lat. Dokładane treści, tajny dziennik, pierwszy tom tego dziennika, który wcześniej był w edycji znakowej, a teraz w dwóch edycjach wychodzi w piwie. I kiedy po raz pierwszy, bo to tutaj jest wyraźnie zaznaczone, że to wy jesteście tymi, którzy są spadkobiercami i osobami, które są kustoszami wręcz tego dziennika. Kiedy po raz pierwszy dowiedzieliście się, że Miron zamierza pisać dziennik, że zamierza codzienne swoje życie i nie tylko swoje opisywać? Wtedy, kiedy to się zaczęło. Tyle tylko, że to było właśnie tajne przed nami, na Chorzej, gdzie mieszkała Jadwiga Stańczakowa, no, gdzie Miron przychodził nagrywać w tajemnicy. Ten tajny dziennik to jest tytuł wymyślony przeze mnie. Natomiast o tyle logiczne to jest, że oni tak o tym tekście mówili. To jest tajny dziennik. Zresztą dobrze to brzmi, tajny. Ta tajność polega na tym, że opowiadał swoje życie, ale pierwsze 44 strony zniknęły, znaczy zostały wydarte, zniszczone. Do dzisiaj szukam,
Szukam też dwóch brulionów, znaczy już nie szukam, bo wiem, że nie znajdę, dwóch brulionów ostatnich dziennika, które też gdzieś zaginęły. Ktoś je, nie wiem, unicestwił, nie wiem. W każdym razie ta tajność jakoś się tego dziennika trzymała. I pamiętam moment, kiedy pierwszy raz po śmierci Mirona zajrzałem do tej półki, gdzie leżał maszynopis i zacząłem nanosić błędy, czyli poprawki Mirona z pierwszego egzemplarza na drugi. I zacząłem go czytać. No i to było dopiero to spotkanie. Bo zwykle to jest tak, że właśnie tłumaczymy się, ja się tłumaczę, że jesteśmy przypisani do tego dziennika, że to nie jest jakoś tak, że my jako te wieczne dzieci Mirona, już no, jakoś tam iluś letnie, że te dzieci wciąż się Mirona trzymają. On nas się trzyma, on nas ściga, on chce i ma rację, dlatego że ten dziennik, tutaj muszę powiedzieć o swojej własnej lekturze, że on czytany co jakiś czas, czy otwierany co jakiś czas, za każdym razem jest inny. To zresztą cechuje wszystkie prozy Mirona, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego też. Cały czas myślę, czy on, przecież tego nie było, to jest w tym wydaniu, a było. Wychodzi coś innego. Teraz, kiedy słyszałem, kiedy w wykonaniu pani Ostałowskiej Pamiętnik z Powstania, to jest inna książka o czym innym niż ta, która mogłaby być. I z takich wersji jest bardzo wiele. To mogła być wersja radosna, o radości, o frajdzie przeżycia, o solidarności ludzkiej, o dobru, które się z ludzi jakby wydzielało w zagrożeniu, a powstała można powiedzieć, że to jest książka o daremności, o bezsensie, o kapitulacji. No i wszystko to jest, tak jak w życiu. Także tyle, że jesteśmy odpowiedzialni za Mirona, bo tak spojrzałem teraz sobie na to wydanie, dokładane treści, 15 tom, tajny dziennik i myślę sobie, to jest przez 8 lat zapisane 1000 stron i to jest cały człowiek, który był, którego drugiego takiego nie będzie i on nam się oddaje jakby do rozszyfrowania i ten szyf za każdym razem się zmienia i on żyje, to jest niebywałe. Myślę, że od razu powiem taką jakby pseudopuentę, że nie znam w polskiej literaturze drugiego takiego odsłonięcia siebie. Mówię o literaturze i to też jest nieścisłe, dlatego że on za wszelką cenę nie chce być literacki. Całe życie właściwie, począwszy od tomików wierszy, a zwłaszcza od Było i Było, a później w Pamiętniku z Powstania, on ucieka od literatury. Mówi, że nie chce być. Gdzieś daje taką definicję, co to jest literatura według niego, to pisanie według niego. To jest to, co doczute, coś tam dowąchane i to nie ma nic wspólnego z byciem literatem ani z literaturą. Coś ma, ale to jest bardzo coś pierwotnego. Także to też czytam coraz bardziej jako żywą osobę na kartach. Jest w tym coś naprawdę niezwykłego. Ani moje ulubione dzienniki, czyli Maria Dąbrowska, ani Jarosław Iwaszkiewicz, to jest zupełnie inna parafia. Oni jest to albo dziennik intelektualny, albo historyczny, albo psychologiczny. Natomiast tutaj życie nakręca ten temat i on się odsłania, obserwuje siebie. Ale to potem może wrócimy do tego, co w tym dzienniku, który niby pełno jest tego ja, wszystko jest o ja. Wszystko jest, to ja jest oddane czytelnikom, jest po prostu oddane, tak jak jogini, nie wiem, oddają siebie, przestają być ja, to ja przestaje być ważne. I on to osiąga w dzienniku, czyli ten dziennik jest takim spełnieniem, takim no, jego drogą do jakiegoś niewieczności, małej wieczności powiedzmy. My jesteśmy ja trochę na ten sam spełnieniem. Ania, tak. To znaczy o nowej lekturze dziennika, że po prostu jak czytałam, jak pierwszy raz się ukazał. Ten, właśnie, o tutaj, a nie, od, tak, nie na bok. Że czytałam troszeczkę, no interesowały mnie, prawdę mówiąc, plotki, wszystkie informacje. Ja szukałem siebie na przykład. Ja szukałam też siebie. Czyli zrobiliście tak jak każdy czytelnik książki, tak, który szuka siebie najpierw w indeksie, tak, jeżeli dziennik, gdzieś tam zna autora. Tak. I
tak jak się czyta nieraz dzienniki z ciekawością o co zapisał, o jego życiu, o tych wszystkich gościach wtorkowych, naszym całym towarzystwie, ale także o dawnych właśnie przyjaciołach. Bardzo dużo się oczywiście dowiedziałam. Natomiast teraz, jak przeczytałam przed tym naszym spotkaniem, czytałam zupełnie inaczej. Miałam poczucie, że dziennik bardzo odbiega od poetyki dziennika w ogóle, że są tam przede wszystkim takie, jak kiedyś nazwał to Michał Głowiński, małe narracje, że są osobne właściwie kawałki, jak mówił Miron, jakieś donosy, etiudy, opowiadanka, że po prostu byłam ciekawa tych wszystkich właśnie opowiadań. No, są tam jakieś opowiadania typu wizyty u kardiologa, coś podobnie jak opowiadanie pół pasiec, noga, ząb. Historia. Są dialogi gotowe. Nowela. Tak jakby cała taka nowela chorobowa, jak wiele w jego twórczości. Są opowieści o zwierzętach, o gadającej papugie, tej klnącej oczywiście, i o zwierzętach przyjaciół, o naszym kocie wspaniałym, którym się Miron opiekował przez 2-3 lata latem, w czasie kiedy wyjeżdżaliśmy na wakacje. No, przekarmiając go i opisując. I są tam to właśnie takie opowiadania i tak samo zaczęłam czytać właśnie odwrotnie, po literacku, a nie dziennikowo. Wszystkie donosy, wszystkie opowieści, plotki o Agnieszce, Anuli, o obrazach, o konfliktach, po prostu kompletnie już mnie nie interesowało w tym momencie, no jak to było naprawdę, o co chodziło, dlaczego się pokłóciły, bo jakoś ja dziwnie tam się nie kłócę i mało jestem, natomiast tam jest cała taka, i czytałam to troszkę jak powieść psychologiczną lat 30. i 40., jak niekochaną Naukowskiej, jak psychologizm po prostu, bo okazuje się, że te wszystkie zapisy Mirona są fantastycznie ciekawe, że on zapisuje kompletnie nie komentując, ale zapisuje wszystko. To znaczy zapisuje też takie wzajemne różne obelgi. Siebie. Ale on po prostu no, jednak drąży, jednak zapisuje rzeczy nieoczywiste, zapisuje paradoksy, ambiwalencje. Czyli te wszystkie właśnie zastanawianie nasze, kogo to obchodzi, czy przyszła Agnieszka i wyszła obrażona, czy Anula, okazuje się, że tak, że wszystko to nas obchodzi, bo wszystko to jest tak napisane i tak wymagające uwagi i skupienia, że nagle wszystko jest ciekawe, wszystko nas obchodzi i już oddaliło się na tyle, że dla mnie już stało się właśnie literaturą. Czyli właśnie czytałam ten dziennik teraz jakby na nowo, no, z takim zachwytem, że poznaję Ludwika, tak jak go na żywo go w ogóle nie rozumiałam. On Ludwika, miał taki sposób Ludwika, mówienia. Dodajmy Heringa, tak? Tak. Nie rozumiałam go w sensie mechanicznym, nie to, że nie rozumiałam jego idei, tylko nie rozumiałam, bo on mówił za szybko i niewyraźnie. No, nie rozumiałam Ludwika, nie mogłam, no, to jego, a tu widzę jakieś zupełnie błyskotliwe aforyzmy, paradoksy, no, taką filozoficzną osobowość. Także zwyczajnie ten dziennik, no, stał się dla mnie taką, no, zbiorem różnych opowieści i tu muszę powiedzieć, że jest jeden fenomen Mirona, że któryś rzadko spotykany, że on miał naprawdę pamięć absolutną, że rzeczywiście on pamiętał, zapisywał całe dialogi, co tam właśnie zmieniał, czy coś, to, czy podkolorowywał, to nieważne, ale zapisywał całe dialogi we śnie. I na przykład jak pisał o poety dziennika Michał Głowiński, to mówi, że w dzienniku autentycznym nie ma dialogów, a w powieści w dzienniku są dialogi. No więc u Mirona są dialogi na całe strony, bo to jest jego jakby niezwykła zdolność, no taka jak tak zwani sawanci mają, że potrafią wszystko pamiętać i rzeczywiście taki był Miron. Można chwileczkę? Dobrze. Słuchaj, bo ja też tak czytałem, ale równocześnie to, co w pierwszym momencie mnie uderzyło, to nawet nie nazwałbym tego smutkiem, tylko takim różewiczowskim właśnie zdaniem.
I to jest całe życie? Tak, to jest całe życie. Te, czy rozmowa z, wspomniałaś o Ludwiku Heringu, wspaniałym korespondencie Czapskiego, stąd tego właśnie znamy, ale prawdziwy, nie pomnik, tylko jakby portret, no, zrobił mu Miron, mimo wszystkich ich obraz i takich niespotykania się, takich kryzysowych lat. No, kiedy Ludwik opowiada mu w czasie spaceru po jakichś chaszczach na Woli, mówi mu, że muchy śmierć rodzą, że życie rodzi śmierć, że nie widzi nic, jak gdyby nic za tym. I gdzieś u Mirona jest potem dyskusja z tym. Cały czas to wszystko jest dyskusją na ten właśnie temat. Czy coś jest, czy nie. I właściwie precyzja intelektualna tego dziennika polega na tym, że on do tego jakby zmierza, na odpowiedzi na to pytanie i zabezpiecza się, bo ostatnia część to są listy wysyłane do Marii Janion, ale adresowane do wszystkich trzech eumenit, Małgorzaty Baranowski i Boże, zapomniałem trzeciego nazwiska. Podrzuć, Ania, szybko powiedz. Teraz Państwo też mogą, bo już... Marynarz Migrocka, przepraszamy. Przepraszam, Marynarz Migrocką, tak. Na tamtym świecie. Ale właśnie z tym tamtym światem Miron ma zawsze problemy. I cały ten dziennik, korespondencja, która jest w innym tonie, bardzo poważnym, takim jakby takim non omnis moriar, co z nas jednak zostanie, co zostanie, co weźmie, co pomyśli czytelnik, który za ileś lat weźmie ten dziennik i nawet nie będzie pewny, czy ten autor żyje jeszcze, czy nie, i będzie go czytał i wejdzie w niego. I to jest ta nieśmiertelność. O tym rozważa właśnie Miron Białoszewski. On na przykład mówi o relacji czytelnika do postaci, że to jest relacja miłości właściwie. Jednak używa tego słowa miłość, którego bardzo nie lubił. Nie lubił nadużywania tego słowa. A tutaj do Marii Janion go używa. Także to przechodzi na różne poziomy. I w końcu zostaje tylko jedno. Ze szpitala to są listy właściwie w ostatnim miesiącu życia, że on się wybiera, już jest wypisywany i słyszy jakąś panią, też pacjentkę, Anina, kardiologia, która mówi, no ważne, żeby nic złego po sobie nie zostawić. I chodziło też o jakieś brudne naczynia, o jakieś takie rzeczy. I teraz Miron to podejmuje właśnie chodziło o to, żeby nic złego. I dla mnie to jest ta puenta tego dziennika, puenta tego życia. Czyli jednak ramą taką zbiorczą jest życie, życie w ogóle, które on reżyseruje. Przecież nie jesteśmy pewni. On siebie stwarza, jednym słowem. Jest to książka o stwarzaniu siebie samego i że jemu to się udało. W jakimś sensie wytrzymał do końca, więc zrobił jakby dobieg do tej mety. Co dalej? No to my musimy podjąć, czytając, jaki to ma sens. Ale ten sens, poszukiwanie tego sensu jest jakby dominujące w tej książce dla mnie, tym bardziej dominujące, im ja jestem jakby, im my wszyscy idziemy jakby potem tą samą drogą gdzieś tam, klucząc i szukamy tego samego. Ania, Tadeusz powiedział, że Miron reżyserował, czułaś się jakoś reżyserowana w waszej relacji z Mironem? Reżyserował w sensie takim, że musiał podkręcać rzeczywistość, no, żeby dobrze, ciekawie funkcjonować. Że no, tak samo jak zmienił swoje codzienne życie, no, że wolał, żeby doba była długim czuwaniem i bardzo długim snem, a nie żeby się dzieliła na takie nieciekawe, krótkie kawałki. No a jak to robił? No jak to robił? Czasami robił to farmakologicznie, jakiś kodeinka, jakiś syropek czy coś takiego. No, kupowaliśmy to przecież w aptece. Tak, no były syropy wtedy na kaszel z kodeiną, dziś już ich nie ma. Kropla inoziemcowa. No, natomiast to był taki sposób no, urządzania rzeczywistości, codzienności po prostu. Czasami trudno było się nawet dostosować, no, na przykład filmikowanie na Żoliborzu. No, zaczynało się wieczorem i trwało do rana, a potem my jako młodzi
młodzi rodzice, młodzi pracownicy na przykład oświaty szliśmy na ósmą do szkoły i trudno było wytrzymać, prawda, to reżyserowanie rzeczywistości, ale było to tak ciekawe, że braliśmy w tym chętnie udział. No ale także no, Mirona ciekawiły na przykład takie no, różne drobne konflikty, bo one naprawdę były drobne. No nie pamiętam jakichś dramatów wokół niego. Konflikty, relacje, jakieś przyjaźni, obrazy, zerwania, że to było takie wręcz no, zadziwiające, że wszystko można było mu przekazać no, poza sferą właśnie no, takich wielkich informacji typu polityka, tego nie przyjmował, bronił się, nie przynosiło mu się wiadomości, nie przynosiło mu się też lektur innych poetów, lektur, ale lektury pamiętników, lektury podróżników, lektury science fiction. W ogóle wszystko musiało być z pierwszej ręki. Tak. Z pierwszej ręki. Znaczy nic o, yoga. W jednym momencie śni mu się Stalin, taki bardzo niestalinowski, jak on to tak pisze. Tak, to jest w ogóle wielki temat osobny. Sny Stalin? Warto dotknąć, nie tyle sny, znaczy Miron i polityka, Miron i świat polityczny, Miron i czasy. Na to są też dowody w dzienniku. Bardzo ciekawe, takie nawet intrygujące. Przepraszam, o coś tam się... Ktoś chce się włączyć. Nie, nie, ale to nie teraz. Zawsze. Później opowiem. Dobrze. Tak. Na czym ja skończyłem? Aha, że polityka. Miron opowiadał, napisał takie opowiadanie świetne, Leszno 99, o swoim domu dzieciństwa na Woli. I tam właśnie jak sąsiadka, stara Orczyńska, która go fascynowała, która co rano ustawiała stołeczek przed swoimi drzwiami, czy to był pasaż jakiś, czy balkon, czy korytarz, w każdym razie siadała na tym stołeczku, zaciekawiona jak w kinie, co się zdarzy tego dnia. Miron powiedział, to jest mój wzór właśnie, stara Orczyńska, co się zdarzy naprawdę, nie będzie przypomniane, nie przez media. Miron był absolutnie niemedialny, nie chciał być medialny i chciał być takim, i kiedy właściwie... Kiedy przyszły czasy, kiedy trzeba było się, kiedy Jan Józef Lipski zaczął obchodzić literatów, osoby publiczne z listą, listem protestacyjnym przeciwko no, zacieśnieniu więzów Polski i Związku Radzieckiego, a myśmy jak zwykle obsiadali Mirona, byliśmy jego na wtorku i wchodzi Jan Józef Lipski, siada na łóżku Mirona, coś szepczą. Dowiedzieliśmy się za chwilę, wkrótce, co się stało, przyniósł mu listę do podpisania. Miron spojrzał na nią, a właściwie nawet nie spojrzał, tylko powiedział, no po pierwsze to od ciebie, a po drugie, czy można tego nie podpisać? A myśmy siedzieli i czuliśmy, że coś tam się dzieje. Dla nas, przy nas podpisał to. Niestety lista nie została opublikowana. Miron pyta Lipskiego, co się dzieje, co się dzieje? Przecież no, w końcu jednak coś tam zaryzykował. Okazuje się, że listę dostał Jerzy Andrzejewski, u którego ta lista przepadła. To było takie, był taki moment zderzenia Mirona, który miał własny świat wokół siebie, który miał, no, obcował z egzystencją, a tutaj nagle włącza się polityka. To nie jest tak, że był naiwny. Gdybym miał powiedzieć w kilku słowach, zaryzykować takie określenie jego poglądów. On po wojnie pomyślał, jak bardzo wielu ludzi, że lepiej być takim państwem niż 18. Republiką. I wiedział, i to nawet już napisał w dzienniku, że tłumaczy młodym, czyli niby tym nam, że każda zmiana ustroju, głęboka zmiana przechodzi przez wojnę, a on wojny nie chce. Także to było jego, myślę, że to była jakaś opcja wielu Polaków i że on, który zawsze szedł do ludzi, no to coś takiego wyniósł. Ale to dochodziło do takich właśnie niepoprawnych politycznie scen. Przyjeżdża do niego jacyś Jugosłowianie, chcą z nim się spotkać, nie wiem, czy tłumacze, czy poeci. W każdym razie tego dnia właśnie zaczyna się głodówka
w kościele na Piwnej, w kościele świętego Marcina. I Stanisław Barańczak, autor książki o nim, którego Białoszewski zawsze się wypytywał, ale dokładał tego pytanie, czy Barańczak jest ładny. No i ten ładny Barańczak jest w tej głodówce i Miron nie może tego znieść. Idzie po tych Jugosłowian, chce z nimi, który przyprowadzała Berbera, Ewa Berberiusz. Ale oni chcieli do głodówki, chcieli tam do kościoła. Miron ściąga ich do siebie. I widzę go, już nawet nie wiem, przecież ja tam nie byłem, ale widzę to z samego, z jego dziennika, z jego zapisu. Widzę po prostu tę sytuację, kiedy on miota się gdzieś poza Piecku, tutaj w Piwną, na Piwnej tłum zomowców i ludzi, a on chce ich ściągnąć do siebie, dlatego że centrum świata jest u niego. To jest ważniejsze niż ten protest, w który on absolutnie nie wierzy, a właściwie wierzy, tym bardziej się boi i wierzy, ale nie dlatego, że był tchórzem. Tylko nie chcę wojny. Tak, Ania? Celinie powie coś o teatrze na przykład. Nie, ale powie trochę i będzie. Cela, chcesz, żebyśmy o teatrze popowiedzieli? Dobra. Teatr 21, w którym Cela występuje, ale to Cela sama opowie. Występuje w teatrze, z tym nad. No i gramy w różnych przedstawieniach. Ja byłam na Mazurach. Grałam z namiocie w dykowym, czyli jako kieł. W Bogu Ganeszu. W Jego słoniu, Boga Ganesy. Indyjski Bogu Ganesy, a Miron Piotrowski przyjaciół się, no czyli mówią w babcią. O właśnie, przy Mironie i babci. Miron przyjaźnił się z babcią. Dziękujemy Cela za tą wiadomość. A jedno zdanie tylko co do tego, co mówił Tadek, że Miron zapisał w dzienniku, że gdy wojna wybuchła, to musiałby mieć truciznę zdobyć. Ale potem w następnym akapicie powiedział, że nie stał przecież jak słup na ruinach, tylko martwiłby się o znajomych. Tak. No właśnie, martwił się o znajomych Escy, czyli państwo Sobolescy, jeden z kręgów Mirona, bo jednym z tematów dzisiaj tego naszego spotkania są dokładane treści, ale też kręgi, które tworzyły się wokół Mirona. Miron tworzył te kręgi, to właśnie byśmy chcieli ustalić, jak to się w ogóle, jak to się tworzyło. Piotrze, zapraszam do naszej rozmowy. Dziękuję. Znaczy ja jestem w tej złej albo dobrej sytuacji, że nigdy nie poznałem Mirona Białoszewskiego osobiście. No właśnie, łatwiej czy nie łatwiej? Chyba, znaczy w jakimś sensie łatwiej o tyle, że pewnie zupełnie inaczej patrzę na jego twórczość, na jego życie, no bo po prostu patrzę sobie jako czytelnik, troszkę badacz. Trochę osoba, która poznała sporo osób, które go znały, ale też co innego mnie może w nim bardziej interesuje. Nawet nie tylko ta epoka późniejsza, epoka zapisana w tajnym dzienniku, tylko interesowały mnie zawsze bardziej trochę epoki wcześniejsze i tam szukałem źródeł jego wyobraźni, archeologii jego wyobraźni, to znaczy starając się jakoś go zamapować właśnie w kręgach. Ci z Państwa, którzy są z Warszawy, a ci, którzy nie są z Warszawy, to mogą do Warszawy pojechać. W Muzeum Woli jest wystawa właśnie Białoszewski nieosobny. I zastanawiałem się po wyjściu z tej wystawy, która jest świetna, czy słowo krąg jest w ogóle dobre, bo kręgi wskazują coś takiego, że ten człowiek, w tym wypadku Miron Białoszewski, znajduje się w samym centrum i że wokół niego się kształtują, układają jakieś kręgi ludzi. I to jest prawda, że Białoszewski wielokrotnie w swoim życiu bywał w centrum, ale bywał też elementem, ważnym elementem różnych konstelacji ludzkich. I ta wystawa to bardzo pokazuje, że po pierwsze nie zawsze był najważniejszy, po pierwsze nie zawsze był osobą najsilniejszą w danej
no, społeczności, czy właśnie w danym kręgu, raczej był elementem wielu różnych map towarzyskich, grup i tak dalej, z których się składało jego życie, ale które też wpływały na jego twórczość. Mnie bardziej interesowały, no, z tego względu, że jakby tutaj mam o tyle pole wyboru, że nie byłem w żadnym z tych kręgów czy konstelacji, to interesowały mnie te grupy wcześniejsze, to znaczy zastanawiałem się, skąd wyobraźnia Białoszewskiego, skąd jego pisanie, zwłaszcza to z przełomu lat 50., znaczy z połowy lat 50., czyli skąd obroty rzeczy, skąd wcześniejsze teksty, kim byli ludzie, którzy na niego wpłynęli podczas wojny i zaraz po. No i tak jakśmy się troszkę umówili, że tam parę tych tropów tutaj podrzucił, to znaczy osoba, której nazwisko się tu nie pojawiło, bo bardzo wcześnie wypadł z kręgów Białoszewskiego, a był człowiekiem przez 10-12 lat chyba najważniejszym w jego życiu, czyli poeta Stanisław Swęczachorowski, który poznał się z Białoszewskim podczas wojny, o 2 lata starszy od niego, z którym założyli pismo konspiracyjne Zryw. Na tej wystawie możecie Państwo zobaczyć zresztą egzemplarz, pierwszy numer, to jest 43 rok, tam Białoszewski drukuje swoje pierwsze wiersze o getcie warszawskim, więc to była konspiracyjna robota, teatr lalkowy i jakieś pierwsze próby dramatyczne. Sven, który jest znany wszystkim czytelnikom pamiętnika z Powstania Warszawskiego, jako ten najbliższy przyjaciel. Człowiek, który zaraz po wojnie w tej zburzonej Warszawie wyprowadza się z matką do Kobyłki, gdzie powstaje krąg z Kobyłki. Coś, co jest typowe w ogóle dla życia kulturalnego, to znaczy łączy w sobie niesłychaną intensywność i ulotność, to znaczy ulotność polegającą na tym, że już potem niewiele z tego zostaje, że ludzie trochę pamiętali, że w zasadzie nie ma żadnej dokumentacji. No proszę sobie wyobrazić nieduże miasteczko pod Warszawą, nieduże mieszkanie w kamieniczce, gdzie w ciągu 5-6 lat bywają ludzie, no, tej rangi, co właśnie Białoszewski, Czechorowski, poetka Wanda Chotomska, Jerzy Ficowski, Artur Sandauer, Zenon Rosenstein, Lech Emfazy Stefański i parę innych osób, Bogusław Choiński, parę innych osób, które musi niesamowicie na siebie wpływać, właściwie tak się nakręcają razem, tworząc jakąś taką życie kulturalne niebywałej intensywności, z którego potem wyrastają, no, dzieła kultury tej rangi, co Teatr na Tarczyńskiej, teatr Ludwik Hering tam jeszcze przyjeżdża, czy pierwsze książki poetyckie właśnie Białoszewskiego i później Czachorowskiego. Ich drogi się rozeszły w 1956 roku. Chyba sprawcą był, jak się dzisiaj wydaje, Artur Sandauer, który doprowadził do debiutu Białoszewskiego, czyli obrotów rzeczy, i opóźnił, przynajmniej tak głosiła plotka, inne debiuty, przede wszystkim Czachorowskiego. Czachorowski był przywódcą tego kręgu i gdy dzisiaj się patrzy na pierwsze tomiki jego, to widać, że oni grali właściwie we dwóch, że oni są te same tematy, te same obsesje, te same obrazy. Tu mamy psalm fioletowy, tu mamy fioletowy barok, tu mamy wiersz napisany na drewniane łyżki, tu mamy elementy ludowe, tu mamy podmiejskości, tu mamy balladę o Wołominie, a tu mamy bulwy mazowieckie i teksty takie, które sprawiają wrażenie, że tych dwóch ludzi, którzy byli, no, najpierw byli parą po prostu, a później byli przyjaciółmi, a potem jak rzeczywiście się rozeszli, to już się nie widzieli chyba do końca życia, prawda? To musieli siedzieć obok siebie i ścigać się, który napisze lepszy wiersz. I to w tych, i widać, że wcale nie jest powiedziane, który z nich był jeszcze w połowie lat 50. lepszy, który w ogóle był lepszy, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, który był silniejszym głosem poetyckim. Widać niesłychane wzmacnianie nawzajem swoich dykcji i swojej wyobraźni. I żal, że nie ma żadnej monografii Kręgu Kobyłki, ponieważ to było coś niesłychanie ulotnego, co trwało parę lat, co pewnie dla tych ludzi wówczas było najważniejsze na świecie, tak właśnie w drugiej połowie lat 40. apogeum stalinizmu, oni jeżdżą pod Warszawę, żeby czytać poezję, pić mocną herbatę, robić teatr i tak dalej, i tak dalej. To była właśnie sztuka dla sztuki. Sztuka dla sztuki, prawda? Ale w dosłownym sensie. Parnasistowskim takim, tak jak
Tak mi się zdaje, tak wyczuwam. Nie czytałem aż tylu wierszy. Wiem, że Jan Józef Lipski bardzo trzymał, był wierny Czachorowskiemu, zawsze recenzował i często z entuzjazmem jego pisanie, pamiętając o jego krzywdzie, że nie został zaliczony tej piątki wyróżnionej przez Sandauera poetów, którym ofiarowano wtedy debiut. A debiut wtedy poetycki, książka poetycka była coś niewiarygodnego, dzisiaj niepojętego. Jaki to był zaszczyt, jakie to było uwiecznienie, prawda? Jeszcze o jednej postaci, jeśli złapałem za mikrofon, powiem, bo która się nie pojawiała, znaczy chociaż się pojawia oczywiście w tajnym dzienniku, czyli wieloletni partner Białoszewskiego, Leszek Soliński, który nie tylko jest ważny dlatego, że był wieloletnim partnerem, że był właśnie współtwórcą i mieszkania na Placu Dąbrowskiego, no i w ogóle członkiem tej konstelacji artystyczno-towarzyskiej z lat 60. 70., ale jest ważny także dlatego, że on zrobił jedną rzecz, której być może nikt inny by nie zrobił. On zawiózł warszawiaka Białoszewskiego, faceta, który się nie ruszał z Warszawy, który najdalej był w Garwolinie i jeździł i spędził całą wojnę w stolicy, przeżył powstanie warszawskie. On go zawiózł w Krośnieńskie, pokazał mu drewniane kościółki, pokazał mu niesamowity tamtejszy gotyko-barok. No i stąd mamy ballady rzeszowskie, stąd mamy dziwne połączenie poetyckiej awangardy ze średniowieczem. I wszystkie teksty z pierwszej części Obrotów Rzeczy i z później opowieści, wszystkie te dukle janowe, dukle amaliowe, właśnie fioletowe baroki, są stamtąd. Są dzięki temu, że on został wyciągnięty na wakacje i tam wchłonął niebywałe rzeczy, łącząc później, pewnie też i pod wpływem właśnie Czachorowskiego, pod wpływem teatru lalek, tworząc swoją absolutnie osobną sztukę. I nie bez powodu te Obroty Rzeczy zaczynają się wierszami pisanymi na początku lat 50., które nie pasują do późniejszego Mirona, tak? Do tego Mirona, który już jest, podsłuchuje rzeczywistość i ją zapisuje na żywo, czyli uprawia życiopisanie. Bo to jest zupełnie innego rodzaju dykcja. Dlatego ten debiut jest zarówno debiutem, jak i czymś, co patrzy wstecz, co jest takim właściwie rodzajem podsumowania pierwszych 10 lat twórczości i swoich tropów, które zresztą on potem zarzucił. No pewnie wiecie, dlaczego on to zrobił, dlaczego właściwie zarzucił Obroty Rzeczy, nie? I zaczął pisać, tak, tworzyć zupełnie inną literaturę. Tadeusz? Ja bym potem o filmikowaniu mogła powiedzieć. I Adamie, to zacznijmy. Dobrze, to zacznijmy. Chwileczkę jeszcze właśnie o tej... Wiem, że ktoś mówił, chyba Ludmiła Murawska, mówiąc o Kobyłce i o Svenie, mówi, że on chciał, że to była jego ucieczka, którą proponował całemu temu kręgowi, ucieczka od czasów współczesnych, od stalinowskich czasów. I to uciec można było w różne strony. I oni uciekli. Tam była taka gra z sakralnością, która kryje różnego rodzaju konflikty wcześniej wewnętrzne, jakby główny problem wielu powojennych wierszy, znaczy z lat 40. wierszy Mirona, które były często drukowane w akademickich almanachach poetyckich. Miron był polonistą, nie skończył tych studiów, poszedł pracować do gazety. W każdym razie tam ten konflikt jego, być może wyrastający częściowo z orientacji seksualnej innej i do dążenia do zgody na nią, i zgody wewnętrznej, i zgody publicznej. I w tych wierszach jest, i łączyło się to z utratą wiary w Boga. To nie jest jakby, jakby przypisane jemu z zewnątrz. Nie, to on sam o tym mówi, wręcz w pamiętniku z Powstania Warszawskiego. Wtedy byłem jeszcze trochę wierzący. I to jest bardzo ważne, dlatego że Miron nigdy nie zrezygnował z sakralności. Nigdy nie zrezygnował, jakby był awangardzistą, jak powiedziałeś, który zanurzony był w tradycji. Archaicznych, w tym co archaiczne. Nie lubili słowa awangardowe, nie lubili słowa nowoczesność. Hering unikał tego słowa. Nie lubili słowa eksperyment. Mówili o elementarnych rzeczach, o sztuce elementarnej i o archaicznej. I to dążenie do archaizmu, to się jakby spełniło, bo spotkanie z sakralnością, której się wierzy dlatego, o tyle,
o ile ona jest robiona przez artystów, takich jak ja, prawda, jak oni. I ta, to, że twórca, twórcy kościołów, tych wspaniałych kościołów drewnianych w Krośnieńskiem, w których nie było ani jednego gwoździa, tylko drewniane takie drewniane, jak to się nazywa? Bolce. Bolce. W każdym razie w tych drewnianych kościołach one były stworzone rękami artysty i poręczeniem na tą prawdę taką jest Biblia po prostu. Izajasz, gdzie mówi, że właśnie, że artysta jest tym, kto stwarza posągi Boga. I tutaj ten rozdźwięk między tą sakralnością a poczuciem, a utratą wiary jest jakiś niesłychanie, jest bardzo charakterystyczny i prowadzi do takiego jakby ukorzenia się, stworzenia sobie, jest poemat autobiografia Mirona, bardzo, bardzo głęboko można czytać z punktu widzenia tego, co wiemy o nim później do końca i kiedy są te słynne takie wersy, że cztery piętra mojej kamienicy, są cztery Ewangelie. I Boże Narodzenie odbywa się w jego pokoiku. On jest rewelatorem. Przez niego to wszystko się, dzięki niemu, przez niego to wszystko przechodzi. A on jest jak pustelnik średniowieczny. Czyli cała ta konstrukcja duchowa jest przeniesiona do współczesności, obrócona przewrotnie, ale nie bluźnierczo. Jest jednym z najciekawszych problemów, jakim się stykamy przy Mironie, bardzo zresztą współczesnym problemie, jak żyć bez Boga, jak nie zrywając z kulturą, poza którą już nie mamy nic. I tutaj ten problem, to pytanie, wielkie pytanie, jakby Białoszewski niesie za sobą, a po drugie jego rozejście się ze Svenem, którego jakby śladem jest ta niesłychany eksponat, który jest podarowany nam, Ani, przez Lecha Emfazego Stefańskiego, podarty maszynopis poematu Czerwony Odpust Svena Czachorowskiego, który on na oczach Stefańskiego podarł drobne kawałeczki, a Stefański, który był znany ze swojej takiej solidności, precyzji, pozbierał te kawałki i pokleił je i ten poemat znowu ożył. Ale dlaczego został podarty? Tego nikt nie wie, nie wie ani Stefański, ani nie wypowiadał się na ten temat Czachorowski, ale musiało to być jakoś związane, było na tle jakiejś rywalizacji, podobieństwa, przyjaźni, ale i rywalizacji i chęci być może odejścia Białoszewskiego od tej poetyki, takiej parnasistowskiej bym powiedział, która dała wspaniałe rezultaty, ale jakby te, kiedy dzisiaj czyta w porównaniu z Białoszewskim wiersze Czachorowskiego, one są, to jest kaskada piękności, jakby stoi w miejscu, nie idzie dalej. A Białoszewski chciał iść dalej i chciał zmienić język i to nazywał właśnie tym przejściem, oderwaniem z językiem literatury. On to nazywa jakby niesprawiedliwie, nieprecyzyjnie, ale coś w tym jest. On nazywa to konkurencja języka literatury i języka życia. Mało tego, on nie chce też być inteligencki, ale nie jest też ludowy, nie jest proletariacki, nie jest żaden określony. Jest wszędzie. I to rozejście się, to poszukiwanie tego języka jest jego ucieczką. Takiego języka, który można by wyrazić, nie uciekając do ideologii, której nie cierpiał. To też są jego słowa, jego określenia. Inaczej bym się nigdy nie zdobył na coś takiego, żeby mówić, co on cierpiał, a co nie. W każdym razie jego, że ideologia go brzydzi, wszelka. A Hering, który był jakby z urodzenia Kalwinem, a z przekonań być może buddystą, mówił mu, że jak to ująć, że sekundę, nie mogę teraz uchwycić myśli Heringa, ale to nie jest tylko mój przypadek. Hering mówił czasem niezrozumiały. To już Ania mówiła, jest, że dobrze. Właśnie ciężko było czasem uchwycić to. Jak sobie przypomnę, to wrzucę to. Ja może tylko jeszcze jeden. To teraz ustalamy kolejność. W takim razie między nami, słuchajcie, musimy się umówić. Tadeusz, dokańczasz. Ania o teatrze i Piotr. Tadeusz? Nie. Ja zaczekam i wejdę z tym przypomnianym zdaniem, jak będzie gotowe. No tak, bo zaczęliśmy od tego pierwszego kręgu powojennego. Ale Piotr, chciałbym coś powiedzieć jeszcze. Ale damy ci.
No to może ja rzeczywiście. Może. Nie, ja tylko chciałem jedną rzecz, żeby zamknąć może ten krąg, to znaczy, tak. Czy tę część konstelacji. Jeszcze a propos przenikania się, o tym, o czym Tadeusz zaczął mówić, o przenikania się awangardy i sakrum. Ale ma to związek właśnie z przyjaźnią czy współpracą z Czechorowskim. Jest taka forma poetycka, która w pierwszych książkach Białoszewskiego występuje. Występuje bardzo często u Czachorowskiego, mianowicie tryptyk. Otóż jest tryptyk pionowy w Obrotach rzeczy. To była jedna z ulubionych form Czachorowskiego, która była, jak mnie kiedyś pouczył Piotr Matywiecki, powiedział, słuchaj, to jest, jemu się to wzięło stąd, że to jest połączenie ołtarza i teatru lalek i poezji, że to jest opowieść w trzech częściach, która jest zarówno lalka, jak nie wiem czy dzisiaj, ale jeszcze w czasach mojego dzieciństwa do przedszkola przyjeżdżał taki teatr lalkowy i rozkładali takie niesamowite, takie skrzynkowe pudło i rzeczywiście to miało trzy części i te lalki gdzieś chodziły i to był właśnie tryptyk. Tryptyki są oczywiście w kościołach, stare szafy ołtarzowe, które się też rozkładało, które opowiadało całą historię. I oni tę formę uprawiali i te ślady, które u Mirona są, tryptyk pionowy, który już jest podsłuchiwaniem rzeczywistości zrobionym na tej formie, być może parnasistowskiej, chociaż nie wiem, czy ja bym się zgodził, że to jest parnasistowskie, no ale na tej podwyższonej formie Czechorowskiego. Więc znowuż to się gdzieś przenika i widać, Ficowski zresztą też uprawiał tryptyki, czyli widać, że to są po prostu, to jest najbardziej taki wzruszający moment, że oni się mogli rozejść, pokłócić i tak dalej, ale potem człowiek 60 lat później bierze ich teksty, bierze ich książki i patrzy, oni musieli siedzieć, albo ja napiszę tekst na warzywa, ty napiszesz bajkę o warzywach, zobaczymy, który był lepszy, tak? Przeczytamy na tej herbacie w kobyłce, no i się okaże. Ale jeszcze tak, Piotr, o ile ciekawe jest to, że oni tworzyli sztukę jakby obok w ogóle tych nurtów, tak, które, bo właściwie nie było żadnych nurtów do publikowania i to też było kilka lat, kiedy cała ta twórczość była tylko i wyłącznie w sferze prywatnej mogła funkcjonować. Oni po prostu nie debiutowali przed 49 rokiem. Ficowski na przykład zadebiutował i powiedział potem, że zazdrościł Svenowi i Mironowi, że tego nie zrobili. Chociaż jego tomik pierwszy, Ołowiani żołnierze, nie jest socrealistyczny, ale trochę żałował, że za wcześnie. Ale ich obserwowano i nazywano pięknymi duchami. Jest jakiś dokument, że Tadeusz Kubiak właśnie wyśmiewał ich w jakimś swoim satyrycznym wierszyku, że istnieje taka grupa, właśnie Piękno Duchów. Rok 51-52. Ja jeszcze jedno zdanie chciałam do tej właśnie rozmowy połączenia, że sakrum i awangarda no, nie muszą być żadnej opozycji. No w końcu no, wiersze Przybosia na przykład, awangarda, a jednocześnie no, katedry Notre Dame, no właśnie sakrum, doświadczenia mistyczne dosłownie, później z jego zapisków bez daty dowiadujemy się, że to są doświadczenia wewnętrzne, że to nie jest wyobraźnia poetycka tylko, że tu by się Lechem Fazy zainteresował jego osobowością, i że to są doświadczenia wewnętrzne, które on opisuje całkowicie właśnie awangardowym językiem, no takim lingwistycznym, czyli że tutaj też no, sakrum ma po prostu no, nie, może no, nieskończenie wiele form poetyckich ale przybierać. A u Mirona właśnie zmienia się ta forma, od tej formy no, jakby takiej balladowej, tradycyjnej, trochę ludowej, no do wielu, do takiej bardziej potocznej, mówionej, gadanej. Ale to chciałam powiedzieć jeszcze, że tu jest, byliśmy w tym pierwszym kręgu Mirona, tuż powojennym, a no chciałam opowiedzieć o tym kręgu, no powiedziałabym chyba ostatnim, w którym my braliśmy udział i związany już o wtorkach, nie będę tu opowiadać, bo to jest zbyt właśnie bliskie i można o tym doskonale przeczytać w dzienniku. Ale chciałam powiedzieć no, o tych bardzo ważnych przyjaciołach Mirona z Żoliborza, o Romanie Klewinie i Adzie i o filmikowaniu, które było taką ostatnim zainteresowaniem Mirona filmowym, ale jednocześnie parateatralnym, w którym my braliśmy udział jako aktorzy. I po prostu
jest no, praca doktorska na ten temat, z której się dowiedziałam, jak to się zaczęło. Jak to się zaczęło, że Roman opowiada, że z jednej strony była tęsknota Mirona za teatrem. No właśnie jakby takie, taki brak w jego życiu. Jak skończył się teatr osobny, najpierw przeszedł, był teatr na Tarczyńskiej, potem teatr osobny, rozstanie przyjaciół. No i taka wieloletnia pustka po teatrze. To jedna jakby taka, jeden motyw do tego pomysłu filmikowania, a drugi, no zachwyt Mirona, fascynacja kinem niemym, które on opisał dokładnie, jest taki artykuł dla miesięcznika Kino, gdzie on opowiada, jak bardzo fascynuje go nieme kino akcji, ale kino właśnie aktorki, aktorzy. No zresztą był kinomanem po prostu. To potem możesz jeszcze powiedzieć, Tadek, coś o tej jego fascynacji kinem, a nie teraz, a później, jak będziesz, ty też jesteś kinomanką. Tak. I po prostu, więc ta fascynacja kinem połączyła się z tęsknotą za teatrem i razem z Romanem kupili kamerę. Roman był operatorem, Miron i Roman scenarzystą i Roman był reżyserem i razem z Mironem, ale właściwie w większym stopniu było to filmikowanie dziełem Romana Klewina i tu jest na pewno dwójka autorów, ale i trójka, bo scenarzystką, kostiumolożką była Ada Buraczewska, partnerka Romana, a myśmy po prostu grali wymyślone i zapisane przez nich scenariusze. Pierwszy zapis tych scenariuszy to było sny pięciu osób poplątane. Jakie to były pięć osób, to nie bardzo wiadomo, oprócz trójki. A potem Roman Klewin zbierał od nas wręcz zapisy snów, anonimowo. Ale nie pamiętam, żeby któryś z tych moich snów na przykład wykorzystał. Ale prawdopodobnie potrafił wykorzystywać różne sny. I czyli można powiedzieć, że to były filmy oniryczne, także surrealistyczne, jeśli chodzi o jakiś gatunek. No ale zresztą jak czytamy Tajny Dziennik, tam są zapisy snów, które są po prostu oszałamiające. Oszałamiające też, jeśli chodzi o pamięć, rozmach, przemiany. No i takie, i oczywiście filmikowanie musiało być znacznie prostsze. Natomiast filmikowanie też, ja bym powiedziała takie, co sobie przypominam, no jakie były te scenariusze senne. Tak jak w tych snach Mirona następuje jakaś przemiana, no że na przykład kredens zamienia się w dach stodoły. Tak samo w filmikowaniu był na przykład kredens w mieszkaniu na Żoliborzu, zamieniał się w dachy Paryża, po których czołgała się na przykład malina jako chimera w folii na gołe ciało. Czy dajmy na to, czyli następowały jakieś takie metamorfozy senne i pasowały do tego tam te stare meble ciemnego, wielkiego mieszkania. Ale jakieś inscenizacje snów to był jeden wątek, a drugi inscenizacje no, różnych anegdot, ballad, piosenek i na przykład no, bardzo udana była inscenizacja ballady Pod zielonym jaworem stała lipa zielona. I o pięknej krakowiance, która nie chciała króla i za to ścięto jej głowę. Ja dotarłam do tego, że to była przerobiona średniowieczna legenda o świętej Dorocie. I to było tak zainscenowane, że no, wielki fotel był karetą królewską, wielka lampa skręcona, ogromna lampa była z kolei tym zielonym jaworem, no a pod tą lampą tańczyła Anula Żurowska jako w stroju krakowianki, a Tadeusz był katem, który także zalecał się do krakowianki, ale niestety ona tak jak nie chciała króla, tak i kata nie chciała. Czyli tak wyglądało to filmikowanie, a wyglądało to tak, że wychodziliśmy wieczorem, potem jak mówi Roman, oni gadali przez parę godzin, potem dziewczyny zasypiały,
Potem, no i w końcu potem nad ranem... Taśma się prześwietlała. Kaśma się prześwietlała, no to muszę myśmy powiedzieć. Się buntowali, poczekaj, bo chciałem powiedzieć... Ale nie, to chcę jeszcze dokończyć. Że po prostu, jeśli chodzi o Romana, tak, tu nie powstały dzieła Wiekopom. Można to zobaczyć tak, w filmie dokumentalnym Piotra Morawskiego W pobliżu Mirona i są te filmy... W Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Po prostu, no można powiedzieć chyba do wglądu. Uratowane, co się dało. No ale jeśli chodzi o sztukę filmową, no tak jak sztuka teatralna była na najwyższym poziomie, tak tutaj sztuka filmowa jest rzemiosłem, które nie dawało się jakby tak okiełznać i te filmiki są, no jakby powiedzieć, amatorskie. Tu nie ma głowy, tu nie ma nóg. I największym problemem było wyłowywanie taśm, że Roman po prostu nie dawał sobie z tym rady. I czekał na lato, żeby woda, tak, woda w wannie była cieplejsza. Nie miał ciepłej wody w mieszkaniu, więc zawsze było czekanie na ciepłą porę, żeby nie marznąć. No i ta ciepła pora była krótka. I myśmy się buntowali, tak, przeciwko w tej formie właśnie takiej jakiejś kalekiej. Potem się dopiero, kiedy weszło do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zobaczyłem, że tylko to uratowało, to właśnie ratuje te filmy, czyli ta ich chropowatość dodaje im wartości. Tak. No. I są rzeczywiście niezwykłe. Niezwykłe te filmy, jeśli chodzi o pomysły, są wspaniałe. No już mogę jeszcze powiedzieć, że Roman Klewi był też niezależnym artystą. W momencie, kiedy był przed Mironem, miał taki teatr małych form w Warszawie z jakąś poprzednią grupą aktorów, której my tylko te dwie osoby poznaliśmy, która gdzieś się rozeszła po świecie. Był też autorem animacji. Jedna z jego animacji została wysłana na konkurs do Paryża. Także po prostu był też ciekawą bardzo postacią. A z kolei Ada Buraczewska miała fantastyczną, zupełnie wyobraźnię plastyczną. Potrafiła wymyśleć kostiumy, nie wiem, łańcuchy z kapcli od mleka, złote, srebrne, zielone, łańcuchów. Miała całe wory przebrań. Także to była po prostu taka bardziej teatralna, bo myśmy próbowali i dopiero na samym koniec nad ranem było filmowanie. I jeszcze jedna anegdota, że z tego, że Roman miał swój własny scenariusz, nie Mironowy, tylko swój własny, Wyspa Bab. Że na wyspie, na Wiślanej, będziemy wszystkie aktorki Mirona występować i będziemy dręczyć jedną osobę, to znaczy tatka, bardzo latem. Bardzo, nie wiedziałem. Nie wiedziałem. I tak, i będziemy dręczyć. I, no i warunkiem Romana było to, że aktorki miały być w tej roli gołe. No i to już jest zabawniejsze. Myśmy się zgodziły bardzo chętnie na to, tyle że mijały lata, powiedzmy sobie. Lata mijały. Lato było krótkie, nie dochodziło do filmikowania i potem no, już ten pomysł no, jakby upadł z czasem. A później globalne ocieplenie. Nie, już szybciej. W damie Mirosławski będę wytypował w filmie razem z moją babcią, która pisała w wiersze. I on to samo też pisał w wiersze, no i w swoje. Które są takie znane. Jak ja była mała, to Polska była wtedy wolna. W 1989. Wszystko się zgadza, prawda? A nie, ja bym... Tytuł filmu, Cela przywołuje tutaj film Andrzeja Barańskiego, Parę osób, mały czas. Z rolą Krystyny Jandy. A ja mam do was pytanie. Powiedzieliśmy o dwóch, trzech kręgach towarzysko-artystycznym wokół Mirona Białoszewskiego. Opowiadaliście o tym, jak że czytanie dokładanych treści dziennika i innych materiałów, tekstów Mirona Białoszewskiego też jednak było dla was odkrywaniem. Czy odkryliście jakiś krąg, którego nie widzieliście, który był dla was właśnie tajny?
Czy coś was zaskoczyło właśnie w czytaniu, czytając też te teksty? Była ogromna reprezentacja społeczna, przecież dodajmy cały Garwolin, kiedy Miron tam bywał, miał tam i rodzinę, i matkę, i rodzinę matki, i rodzinę drugiego męża matki, także pana Piekuta. Także kiedy ja byłem niedawno z... Co to? Interwencja? Interwencja z Garwolina. Tak, tak. Pozdrawiamy, dziękujemy. Kontynuuj. Chwaliłem się wierszem, który poznałem właśnie od pism Mirona. W Garwolinie, wielkim mieście, jest kościołów chyba 200. Powiedziałem to jakiejś pani z Garwolina, kiedy byliśmy w poczekalni szpitalnej i ona doceniła wtedy, no, zaczęliśmy się oboje śmiać. Miron znał Garwolin, znał postacie z odpowiadań Leszka z Krośnieńskiego, czyli jakaś pełna reprezentacja społeczna, ogromna. Ludzie spotkani w szpitalach, bardzo ważny krąg jego znajomych, stawali się postaciami, jak Chrobry na przykład z szpitala z zawału. Dalej, no w końcu wśród tych, kręgu tych znajomych jest nie kto inny jak Czesław Miłosz, jak Józef Czapski, z którym nie tylko Hering, ale Miron także korespondował, poznał go osobiście w Paryżu. I pamiętam, że taki moment, kiedy jest taki wspaniały cykl wierszy garwolińskich Mirona, właściwie którego pierwowzorem, bohaterką jest ktoś w rodzaju matki jego, a trochę on sam. I ten cykl wierszy garwolińskich on posyła Czapskiemu. Ciotki Anieli. Tak, wiersze Ciotki Anieli. Lubił też pisać wiersze w czyimś imieniu, prawda? Były wiersze roznosiciela mleka, wiersze kobiet, baby z bloku, która ma blok na oku. I to wszystko razem w połączeniu z kabaretem, z zabawą, którą dzisiaj, kiedy się czyta, kiedy przeczytałem sobie tak en masse kabarety Kici Koci, zobaczyłem, że to jest przerażająca, ponura, niesłychanie wizja, katastroficzna. Wizja tego, co nas czeka w ogóle. To właśnie Ludwik w czasie tych spacerów po chaszczach wolskich Mironowi powiedział, że wyobrażasz sobie taką sytuację, kiedy jakiś terrorysta szantażuje cały glob ziemski i stawia warunki. To wszystko oni już wymyślili. Pomiędzy filmikami, pomiędzy tym właśnie parę osób, mały czas, ha, ha, ha i to wszystko. Pomiędzy tym, tą lekkością, tą zabawą. Bo u niego od pewnego momentu, od tego późnego, od blokowego pisania, od lizbońskiej, zaciera się właściwie granica, zacierają się granice absolutnie już gatunkowe i granica też zabawy i takiej apokaliptycznej powagi. Nie mógł wytrzymać ani z jednym, ani z drugim. Ale równocześnie przygotowywał, pisząc dziennik, który jest równocześnie pisany do Hamowa, do wierszy z bloku, do Oho, do tego Zmrówkowca, tego proroka, nadawania Zmrówkowca. I wiersze, one są właściwie takimi wierszami ostatecznymi, formy treści ostateczne. I te formy ostateczne zawsze są, czyli Miron jest przedstawiany w szkole jako ten piewca łyżki durszlakowej i taka bezpłciowa trochę postać takiego piewcy codzienności, że podłoga, że burak, że coś tam. To wszystko są przecież rzeczy ostateczne. On się czepia różnych rzeczy, tej podłogi i zaraz jest na miejscu tego Boga, jest podłoga, ona też może być tym Bogiem. Także wszystko to razem się miesza, spotyka gdzieś i wszystko to razem jest w dzienniku. Wszystko to razem jest w dzienniku. Także gdybyś mi wszystko zatacza takie koło, jakieś o dużym zasięgu, bardzo dużym, który właściwie dopiero teraz przed nami się pytaliście o te nasze niby samopoczucie. Ja uciekałem często od wtorków Mirona. Uciekałem, wielu osób uciekało w pierwszym okresie przed nim, ale on nas wybrał. On nas wybrał i odsłaniał jakby po kolei coś, odsłaniał swój udział w naszym życiu. Ten udział bywał zbawienny. On był świetnym i terapeutą, i wychowawcą. Właściwie on marzył o rodzinie, powiedzmy sobie, że jego marzeniem była rodzina i ta rodzina mu się trafiła. Tą rodziną byliśmy my. W szerokim sensie, licząc właśnie Agnieszkę i Malinę. Jadwiga przecież, która była jego spadkobierczynią. Jadwiga Stańczakowa. No i to zwierzyła, przekazała nam, my też komuś to przekażemy, tego człowieka, właściwie człowieka książkę. No i
znowu nie mogę skończyć. A mieliście poczucie, że on się wam wymyka, że są wtorki, ale są inne dni, kiedy Mirona nie ma dla was, on ma swoje, swoje życie i swoje sprawy, miał swoje życie, których nie wiecie. Tak. Nie, no już jacyś się wie. Panowie, jacyś pan Piwko, prawda, już sama, nie, to są różne, sam jego pseudonim. Różne kategorie, to wszystko tak. Nie, niekoniecznie jest komiczne, jest zwyczajne, jest tak. Normalne. Ale też mnie interesowało nas to. Ale mieliście na przykład dlatego, że Miron tyle z siebie dawał, tyle, był tak silną osobowością, że trzeba było pewnego wysiłku, żeby to Włoch przyswoić, zaabsorbować. Ale mi się zdaje, że było więcej Wiendowo z samych spisania, znaczy donosy rzeczywistości, czy Szumy zlepa, zwłaszcza donosy są pełne rewelacyjnych wprost reportaży, tylko to wszystko nie jest poszukiwanie postaci w życiu, w rzeczywistości. One przychodzą do niego. Przychodzi ksiądz, który interesuje się zdjęciami pornograficznymi. Przychodzą Świadkowie Jehowy, bardzo, z którym Miron była bardzo ciekawą dyskusję wspólnie z Leszkiem, z cytatami sięgania do Biblii. To jedyne książki, jaka leżała przy jego łóżku. To zresztą ciekawe, że Miron nie uznawał książek. To znaczy nie trzymał książki ostentacyjnie w piekarniku nowego takiego piecyka. Nie miał półki na książki. I to był jego manifestacyjny jakby odwrót od literatury. On sposób bycia, bycie literatem uznawał za całkowicie obcą sobie formę. Uczestniczenie w jakichś zebraniach, jakieś składki, występowanie w jakichś gremiach, bycie jurorem, to wszystko było całkowicie mu obce. Także chciał być nawet nie tyle amatorem, bo nie uważał się za amatora, tylko właśnie taką postacią bez nieokreśloną, bez nazwy. Skromny i dumny równocześnie, właśnie dumny aż pyszny. Królewsko pyszny właściwie, łącznie z tym leżeniem w łóżku, no bo kto właśnie przyjmował posłów, gości w łóżku, królowie. A to trzymanie książek w piekarniku ja odbieram jako coś zupełnie zwyczajnego. Prawda? Po prostu nie zamiast półki na książki miał piekarnik nieużywany. Nie, dlatego, że ja uważam, że nie była to. Dlatego, że on bardzo cenił science fiction, dobre kryminały, podróżnicze, zielone piekło, pamiętam, przedzieranie się przez dżunglę. Ale polskich pisarzy... polskich nie miał, po prostu. Ale poczekaj. Chciałem powiedzieć, że popełniłem straszny błąd. Lema na przykład. Czytając mu fragmenty prozy, którym się podobała, to była Siekierezada, to był Hrabal, to byli pisarze mojego czasu. I kiedyś przynosiłem mu Stachurę, czytam na głos, widzę taką minę, taką jakby zbierał się do wymiotów. Naprawdę. Nie dlatego, że Stachura zły, że mu się nie podobał, tylko po prostu coś obcego i ktoś inny. Śmie jakby wchodzić do środka tej bańki, tej kryształowej bańki Mirona. Także wśród tych osób, które się przewijają w tych reportażach do nosu rzeczywistości, są też hipisi, którzy przychodzą do niego jako do takiego patrona. To jest rok 70, 71, ale no, on rozczarowany jest nimi. Także on jest tym hipisem. Oczywiście tego nie mówi, ale cytuję anegdotkę, że Wanda Chotomska, córka Wandy Chotomskiej, chciała uciec z domu, jako zostać dzieckiem kwiatem. Chotomska matka mówi do niej, ale ja jestem matka kwiat, chodźmy razem. No, tutaj widać mentalność Białoszewskiego, który nie dał się w nic wyrobić. Żadnego outsidera, znaczy żadnej etykietki. Dlatego, że on jest, wydaje mi się, że to był rodzaj takiej podtrzymywanej, takiej silnej, niesłychanie silnej osobowości, niesłychanie, która mogła miażdżyć, miała też znaczenie, jakby wpływ wampiryczny, która mogła dusić też innych, mogła dusić czyjeś pisarstwo. Nie trzeba było, ja na przykład nigdy nie swoich recenzji, z którym wyżywałem, to był świetny, lata 70., świetny okres sztuki polskiej, kina, ani słowa nigdy nie padło z mojej strony o tym, co ja robię. Także on wiedział, że pracuje w tygodniku Film, ale to było niestosowne, takie rzeczy się nie mówi. Łatwiej było określić, mówić o panu Piwko. Tadeusz, a był ktoś, kogo zadusiło to? Myślisz? No myślę, że nas nie mogłoby, byśmy wyłącznie inspirowani. To trudno powiedzieć. Być może, nie wiemy, to są tajemnice, kto z nas pisał wiersze, a kto prozy. Tak, ale jedna rzecz, że
że on lubił jak o nim pisać, po prostu jak naukowo, po prostu bardzo chętnie przyjął to, że zdałam na studium doktoranckie, że także zaczęłam pisać o nim. Było to, że Agnieszka napisała dla Iblu pracę magisterską o Mironie, to bardzo chętnie przyjmował. Barańczak, prawda? Tak, ale niekoniecznie czytał, niekoniecznie, natomiast sam napisał genialny zupełnie fragment o swojej twórczości, który podarował Agnieszce, gdzie on... Była parodia pracy magisterskiej. Ale to właściwie nie tyle jest... Nie, oczywiście pełna sformułowań, które można... Pełna sformułowań niesłychanie cennych. No na przykład, że jego twórczość to nie jest... To jest odformienie, dotreściowywanie. Badacze wiecznie zajmują się formą, a on zwraca uwagę, że on szuka absolutnie doskonałej formy, żeby wyrazić treść, wyrazić często niewyrażalne. I że ta forma jest całkowicie użytkowa, a nie właśnie, no, można powiedzieć, jak tu mówiłaś, parnasistowska, czy coś takiego. Czy dajmy na to, to już jest dziennika sformułowanie Mirona. Wiersz musi być tak ścisły, jak bielizna w wyrzęciu. Czy jest lepsze określenie po prostu? I jest pełno takich perełek tutaj, takich drobnych określeń. Czy on po prostu był tym polonistą i potrafił to sformułować. I to jest jednocześnie parodia, ta praca magisterska, i naprawdę klucz do jego twórczości. Ja najbardziej podziwiałem wyprawy jego, jeżeli mamy jeszcze sekundę czasu. Wyprawy, który dobierał sobie kogoś z nas i wybierał się na przykład pieszo przez Grochów, albo jazda do Anina, do Anuli, czy gdziekolwiek, czy spacer po Żoliborzu z Klewinami. To były reportaże, właściwie trochę jak filmy, jakby z jednego ujęcia, gdzie wszystko było ciekawe. Gdzie, nie wiem, róg ulicy, drzewo, cokolwiek, co przypominało i te podobieństwa wyławiane ze spacera z Heringiem i Murawską, że to drzewo, zobaczcie, przecież to jest zupełnie profil Mickiewicza. Tak, ale po trzęsieniu ziemi, po zbożeniu katedry Notre Dame i tak dalej, takie fantazje, słowo, nie słowotwórcze, tylko wizyjne. Tak. I w tych wyprawach potrzebny był mu właśnie ktoś z nas, który by mu towarzyszył i w jakimś sensie przechwytywał jego spostrzeżenia. I tu potem Miron zauważał, że często jest czytelnik jest odbiciem i że rozczarowywał się nami, nie mówił kim konkretnie, każdym w jakimś z nas, czy w ogóle każdym człowieku, że w pewnym sensie w momencie staje się jego odbiciem. I napisał to okrutne zdanie, które później zakwestionowała Agnieszka. On poprawił się, Miron, kiedy spotykał się z krytyką nas, tych ludzi z bliska, to potrafił się poprawić, napisać drugi raz ten sam tekst. Nawet jeżeli ta poprawka była zbyteczna. I to okrutne zdanie, o którym mówię, zmarła Baśka Nalepowa, jego wieloletnia przyjaciółka, chora na gruźlicę, jeździł do niej do Pionek pod Warszawą. Spędzali tam lata całe, pisali razem wiersze, bawili się w różne surrealistyczne zabawy. I Baśka zmarła. I on jest przy tym, widzi ją. I myśli sobie, pisze o tym. Tutaj mój twór intelektualny leży. Agnieszka zaprotestowała. Jak można tak coś takiego powiedzieć? Minęło 5 lat. Miron napisał inny wiersz o śmierci Baśki. O tym, że jej siostra, jak jej siostra mierzy jej ciśnienie. I nie wie już, czy to jest puls jej, tej zmarłej, tej umierającej, czy jej własny. Jej siostry. Także był jakby na obie strony. Oba te opowiadania są prawdziwe. Tak, twór intelektualny, bo ci bliscy ludzie byli jego tworem w jakimś sensie. W każdym razie kiedy zbliżali się, przekraczali tą orbitę i zbliżali się blisko do tej planety gorącej, to wtedy stawali się, no, byli obezwładniani. Mówili tak, tak, widzieli to samo, ale nie widzą tego później, prawda, kiedy jego nie ma. Czyli ten problem, on jakby usiłował zlikwidować ten problem, właśnie używając tego języka życia. Języka życia, który jakby zbliżał ludziom te jego wizje. Sprawiał, że stawały się naprawdę ich wizjami. Tutaj to był cały problem. I z drugiej strony, jak takie mówimy o jakby psychologii bycia poetą, to jest też psychologia odbiorcy.
i jednym z pomysłów tej pracy magisterskiej był Związek Odbiorcy Poezji. To było dla nas miejsce. Piotr, jeszcze do ciebie pytanie na koniec naszego spotkania. Jeżeli państwo sięgną po dokładane treści lub inne poezje, czy 15 tomów dzieł zebranych, reportaże, jest to czytać, proszę państwa. Gdyby jeszcze jakich kręgów szukać i czego szukać w tej poezji, w tej twórczości? Jeszcze co jest nierozpoznane może też, gdzie znajdujemy się dopiero na początku. Ta wystawa też świetnie pokazuje właśnie w Muzeum Woli, że są tematy, które jeszcze wymagają jakiegoś może nowego spojrzenia na życie, biografię Mirona Białoszewskiego. Znaczy, te rzeczy, o których już trochę mówiliśmy, tak, które wymagałyby po prostu swoich monografii badawczych. Znaczy, powinna powstać praca magisterska, monografia badawcza okręgu Kobyłki, właściwie z którego już wszyscy ludzie odeszli, a więc musiała być na relacjach i na tekstach i na dziełach sztuki, które pozostały. No i mnie by strasznie interesowało też, co Miron Białoszewski robił podczas wojny. To znaczy, on sporo o tym opowiadał w niektórych swoich tekstach, ale ja mam poczucie takiej jednak trochę dziury pomiędzy tymi prozami Rajza, czyli tą ucieczką z Warszawy w 1939 roku, a Powstaniem Warszawskim, tak? Znaczy, że to jest jednak 4 lata. 4 lata okupacji, w której on pisze swoje pierwsze wiersze. Pisze bardzo dużo wierszy o zagładzie, których notabene później właściwie w jego twórczości nie ma. To jest też dla mnie pewna zagadka badawcza, znaczy po prostu dla biografa, czy dla kogoś, kto potrafiłby na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego w debiucie Czachorowskiego Echo przez siebie 1/3 wierszy jest o zagładzie Żydów. W Obrotach rzeczy, którym patronuje Sandauer, właściwie tego tematu i wojny, i katastrofy nie ma. On się pojawia kilkanaście lat później. No i w ogóle, co się dzieje w tej okupacyjnej Warszawie? Tak? Jak wygląda robienie tego okupacyjnego teatru? Jak 20-latek romansujący z 22-latkiem redagują konspiracyjne pismo, za które jednak można po prostu pojechać do obozu koncentracyjnego albo zostać na miejscu rozwalonym, tak? Jak oni jednak wydają we dwóch, tam we trzech konspiracyjną podziemną gazetę, czyli coś, czego byśmy jednak no, nie kojarzyli Białoszewskiego, którego z kolei przylgnęła taka łatka, oto cywil rzucony w powstanie. To było duże ryzyko bawić się w konspirację, więc i w konspiracyjną sztukę. Te rzeczy mnie jakoś strasznie ciekawiły. Nie wiem, no nie znam całej literatury biograficznej, ale... Trochę ze świadectw jego przyjaciół. Nie żyją. Na przykład Haliny Bocianowej, on już nie żyjącej, ale najdłużej jakby żyjącej przyjaciółki, która zresztą w jakimś sensie go kochała. Ona też jest bohaterką, jedna z bohaterek pamiętnika z powstania. Ona mówi coś, co odpowiada na pytanie moje, co robiliście właściwie w czasie... Po pierwsze chodzili na polonistykę tajną, która się nazywała, to były jakieś kursy nie wiem, techniczne. Po drugie, urządzali sobie nocne takie, w czasie godziny policyjnej, nocne takie posiady, koncerty, słuchanie muzyki z płyt. Także muzyki podwójnie jakby niepoprawnej, dlatego że oni słuchali na przykład Wagnera, odkrywali go. Ale chodzili też na koncerty do kościołów, traktując kościół jako salę koncertową. Wydawali to pismo, rzeczywiście przedstawienia były różnego rodzaju, to były klasyki, jakieś fragmenty Wesela, coś ze Słowackiego, Sven niosący na spotkanie tego teatru w teczce biało-czerwoną flagę, narażając się, ale tak lekceważąco szybko zapakował i pobiegł. Także no i spektakle domowe, i wiersze, i czytanie, czyli właśnie robili to samo, co w Kobyłce później po wojnie, dokładnie to samo. Nie w tym samym składzie, bo Lechem Fazer Stefański robił to osobno. On z kolei zafascynowany Witkacym, ale też alchemią. To był jego, poszedł do powstania, wszyscy poszli do powstania. Lechem Fazer Stefański z najwyższą niechęcią, tak jak mi opowiadał w latach, nie wiem, 80., z przekonaniem, że to jest jakiś szczyt jakiejś politycznej głupoty. No, Jan Józef Lipski też niechętny, ale poszedł do powstania. A Miron był w nim w jakimś sensie, tylko że bez broni. Można go nazwać pacyfistą. Pani Stefa, to jest osobna historia też jakby do rozszyfrowania, nawet detektywistycznego dla dzisiaj.
Sefa, którą przechowywała się w kuchni Białoszewskich za zasłonką. Kiedy goście przychodzili, zasłonka zasłaniała. Była po prostu znana z tego, że Miron bardzo lubił tę postać. Znana z tego, że jechała wyłącznie wagonami Nürfürdeutsche i zagadawała po niemiecku Niemców, hitlerowców, która jest godzina. No, nie bała się. Miron nazywał ją Babu Stefu, ponieważ przeczytał dzięki niej Rabindranata Tagore. Te wszystkie te, jakby te, to są wszystko takie nietypowe jakby obrazy, takie obrazy, które się nie układają w żaden schemat taki. Ludwig Hering, który był pośrednikiem w znajdowaniu mieszkań dla Żydów przemycanych z getta ulicą od strony Garbarni, przez Garbarnię na Okopowej. Ludwig Hering te opowiadania swoje gettowe, nie gettowe, właśnie warszawskie, pozagettowe, niebywale bezwzględne, jeśli chodzi o ocenę postaw tych ludzi, którzy patrzą na getto, którzy się temu gettu przypatrują, którzy się z tego w jakimś sensie cieszą i błogosławią Hitlera. To są wszystko też reporterskie jakby kawałki. Zatytułowane ślady są. Ale w rzeczywistości, kiedy się rozmawiało z Ludwigiem Heringiem, on mówił o tym w formie anegdot. To jest tajemnica tych ludzi, że ci, którzy opowiadali sobie o powstaniu, kiedy przychodziłem do Mirona i jego znajoma, która zresztą występuje w pamiętniku z powstania, opowiada, jak była sanitariuszką, albo jak na czołgach była używana za taką żywą tarczę. W każdym razie, a jej synek, harcerz, mógł strzelić do niej i wjeżdżającej na czołgu, taka scena. Oni o tym opowiadali z takim dziwnym śmiechem powstańczym. Potem zauważyłem gdzieś jeszcze w jakichś wywiadach z powstańcami taki uśmiech, który przecież nie mogli udawać, znaczy stylizować się na zbolałych. Oni mieli swój śmiech, taki dzielny. Prawie to wszystko, ale Ludwig Hering opowiadał anegdoty związane z poszukiwaniem tego mieszkania dla Żydów. Żydówka bogata, bardzo nie zdająca sobie sprawy, że mówi akcentem, który ją po prostu można rozpoznać na kilometr, jedzie dorożką i... Tadeusz jest jak na Oscarach. Wiesz, jak... To urwiemy w takim razie. Proszę zajrzeć to. Jest jak na Oscarach, że orkiestra wchodzi w momencie, kiedy przemówienie trwa dłużej niż minutę. My jesteśmy z Państwem jeszcze troszkę dłużej. Myśmy przedłużyli o wiele dłużej, dlatego że korzystałem z tego limitu. Korzystaliśmy. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu bardzo. Anna Sobolewska, Tadeusz Sobolewski, Piotr Paziński, Cera Sobolewska, Wojciech Szot. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Zapraszamy na kolejne spotkania.